Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Zaraz na początku tego filmu chcę wam powiedzieć, abyście nie brali na poważnie tego, co tutaj usłyszycie. Ten filmik powstaje tylko dla naszej i waszej rozrywki. Także nie skupiajcie się za bardzo i nie myślcie przy nim intensywnie, ponieważ chodzi o to, abyście dobrze się bawili. Także zaczynamy. No to zaczynamy. Cześć, ja nazywam się Kevin, jestem chłopakiem Pauliny, dzisiaj będę komentował jej makijaż. Paulina już się maluje, także ja zaczynam komentować. Włosy nieogarnięte, widać, że dopiero wstała. Szybki masaż, twarzy z rana oczywiście musi być. Jak to Paulina? Tutaj wyciąga jakieś plastikowe kulki. Ciekawe, do czego to jest. Ona z tego wycisła coś do twarzy, no zastanawiające. I znowu się tym masuje. Tutaj was zaskoczę, wiem co to jest podkład. Paulina zawsze tak stylizuje na Biedronkę tym podkładem. Ale potem w magiczny sposób jakoś te kropki znikają i wchłaniają się w twarz. A, wszystko jasno, ona robi to tą magiczną gąbeczką, którą wklepuje sobie te kropki w twarz. Ale jej szybko ręce chodzą, ma taka. Spojrzała w lustro, czy dobrze wygląda. Jeszcze kropki na szyi. Tak, koło noska też muszą być. Teraz coś do czoła, bo widzę, przymierza kolor bardzo podobny. Czy ona pisze sobie XD? Nie, dobra, to jednak V. Chciała pewnie nawiązać do mojego imienia. Wygląda trochę jak Indianin, taki odwrócony. I znowu tą magiczną gąbeczką. To musi być przyjemne, skoro ona tak często tą gąbeczkę wyciąga, to... Sam jestem ciekawy. Pod oczami już wklepane, widać gąbeczką bardzo ładnie. Oczko puszczone, chwilę zastanowienia. Teraz powinna będzie bawiła się w jakiegoś malarza. Tylko gdzie ona ma kartki? O, teraz coś pod oczy. Teraz maluję sobie palce. I wklepuję to sobie pod oczy. Dziwne, że z palcu do oczu. No, no, no. Tak, masaż oczu też musi być. Wszystko. Perfekt. Wklepywanie palcami to po prostu ona już doświadczenie ma. Jak na fejsie pisze to tak. I przechodzi do śniadania. Czekolada z rana. Dobra, jednak nie, to nie czekolada. Pewnie to miała brudne miejsce, no właśnie, wytarła. Bardzo ładnie, bo już chciałem okrzyczeć. Po co malować się białym cieniem, skoro i tak go nie widać? No ale dobra, zobaczmy. Przyjrzałem się z bliska, no i serio nie widać. O, nugat. Ciekawe, jak z orzechów zrobili cień do oczu. To jest ciekawe, także możecie napisać w komentarzach, jak wiecie. Jedno oczko. Popraw jeszcze trochę. Bardzo ładnie. Coś tam mówiła, ale to chyba nie do mnie. Pamiętaj o drugim oku. O, właśnie. Ręka w kadrze, trochę nieprofesjonalnie. Ale musimy jej to wybaczyć, no. Jeszcze poprawki. Tu kącik oka musi być poprawiony. Rozświetlić. Czy cokolwiek się tym robi. Dobra, kolejna czekoladka. Tym razem chyba gorzka. Paulinie już za słodko w buzi, także musi zmienić czekoladę. I znowu te oczy. Jezus, ile można malować oczy? Szybki uśmiech do kamery, żeby nie zanudzić. Ale ciekawe, jak ona szybko tak tym pędzlem, nie? Tak, to jest zastanawiające, muszę jej zapytać. Dobra, drugie oczko też jest. Może już skończy te oczy. Dobra, jeszcze szybkie poprawki, pewnie coś zauważyła w lustrze. Czwarty kolor. Czwarty kolor na oczy. Ja już mówiłem, to będzie tęcza. Ona wyjdzie i po prostu wszyscy będą zdjęcia robić. Znowu ten pędzel tak szybko chodzi. Masakra. Cyk, cyk, cyk. A z tymi oczami się już nic nie zmienia, bo one są dalej piękne. Piąty kolor, słuchajcie, piąty kolor. Dobra, tu już się robi tak jakoś jaśniej. Teraz rozjaśnia ten kolor. Nie, jednak coś jej nie pasuje, ale już znalazła. Bo tam ja tak mówiła, że coś nie tym tego. Tutaj wam dopiero... Połowa filmu, ona się z wami wita. Pomachała wam dopiero, to jest zastanawiające. Co to za urządzenie? Co? To wygląda taka słomka. To jest jakiś krem na oczy chyba. Szósty kolor. Szósty kolor. Sześć kolorów na oczy. Dobra, teraz na dół. To dobra, to nie szósty, bo teraz dolne powieki. Nie wiedziałem, że to się maluje, no ale... Najwidoczniej się maluje. Kolejna czekolada. A sam się głodny robię.
I znowu te oczy, teraz ciemniej. Przecież było jaśnie, teraz ciemniej. Kobieta zmienną jest, także no. Zależy, nie? Szybki uśmiech do kamery. No to kolejna paletka, teraz bardziej kolorowo, różowo. Taka różana dziewczyna. I znowu te oczy. Nosisz noc, nie musisz ich podkreślać tak cały czas tym makijażem. Nie wiem, ile tam już jest kolorów. Możecie zgadywać naprawdę też w komentarzach, bo to już jest masakra. To będzie tuż do rzęs. Ale to nie tuż do rzęs. Skończyło się, bo nic tam nie ma w tej butelce. Przypomniało się, że tam nic nie ma, musi wymienić. I teraz w ogóle Paulina zapomniała, że aparat jest i nagrywa. Więc się schowała z kadru. No Paulina, o, już jest. Przecież ona miała coś pustego, a teraz nagle sobie tym ustaje się świecą. Zmieniają kolor na bardziej różowy. Taki jaśniejszy, no. Oblizała się. No, teraz tuż. A, bo ona się pomyliła. Zapomniała o ustach, chciała rzęsy malować, bo to się nie pasuje. Teraz dzieje się prawdziwa magia. To już jest ten etap. Gdy z małych rzęs powstają duże i czarne. Spojrzała na sufit, spojrzała na podłogę, wszystko jest. A to już w ogóle nie mam pojęcia, co to jest. A, to jest taka szczotka jak do włosów, tylko że brwi się tym czeszę. W ogóle nie wiedziałem, że brwi się czeszę. Myślałem, że tylko włosy, no ale jak widać. Można. Jest różnica, no. Widać różnicę. To już wiem, że to jest do brwi. Teraz miesza. Paulina pamięta, że się nie miesza. Nie miesza się. To się źle kończy. Teraz Paulina znikła, nie miała oczu przez chwilę. Brwi są ważniejsze. Czemu ona sobie przyciemnia brwi? Jedna ma taką jasną, drugą ma taką ciemną, brązową. I znowu czeszę. Bez sensu. Teraz znowu Paulina znikła. Myślałem, że będzie robiła coś z czemu, bo było takie zbliżenie. Ale jednak nie, pokazała się znowu, bo już się stęskniłem za tymi oczkami. On znowu się bawi zoomem. Takie, wow, mam zoom w aparacie. Ale jednak coś jej tam nie pasowało. Włoski poprawiła, szybki uśmiech. Drewki chodzą. Dobra, przechodzimy do ust. Kolor. Ciekawe, jaki Paulina wybierze kolor. 701. Nie znam tej barwy. Ale szybko. Masakra. W sumie maluję te usta, ale ja nie widzę różnicy. Ciekawe, czy wy widzicie, bo ja serio nie widzę. Paulina spróbowała szminki, czy dobra, czy może ją jeść cały dzień. Znowu próbuję. No chyba ją wybrała, no. A może jednak nie? Jeszcze się pewnie zastanawia, czy zmienić. Nie, to jest to. Wybrała. Znowu oddaliła. Poprawiła włoski uśmieszek. I teraz będzie malowała się cukrem pudrem. Albo to nie cukier puder. O, ale duży pędzel. Takim to ściany by szło malować. Szybko trzeba jeszcze wklepać cukier puder, żeby było słodko na twarzy. Szyjkę poprawić, żeby nie było różnicy. Tu jej już ten pędzel trochę, to jest starszy pędzel, więc już jej zeszło tych włosów z tego pędzla. A to wyglądało jak karty do gry. Ja nie wiem, co to jest. Paulina już prawie pomalowana. Paulina teraz nagrywa na dwa aparaty. To już chyba koniec make-upu, ale powiem wam w tajemnicy, że Paulina tak samo wygląda. Ślicznie jak na początku filmiku. Szybka zabawa zoomem. No to już koniec makijażu, także trzymajcie się. Dziękujemy za oglądanie. Hejka.